Mecheta jest jednym z najstarszych miast Gruzji. Miasto rozwinęło się w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Od III do VI wieku Mecheta była stolicą gruzińskiego Królestwa Iberii. W 337 roku proklamowano tu religię chrześcijańską jako religię państwową. Obecnie Mecheta liczy około 8 tysięcy mieszkańców i do dziś jest siedzibą władz autokefalicznego gruzińskiego kościoła prawosławnego. Sobór katedralny Sveti Tshoveli, wzniesiony w XI wieku na miejscu zbudowanego w IV wieku najstarszego kościoła Gruzji. Miejsce budowy u zbiegu rzek Mtkwari i Aragwy według legendy wybrała święta Nino z Kapadocji. W 1787 roku król Herakliusz II polecił otoczyć katedrę wysokim murem obronnym z 8 wieżami. Istnieje legenda, według której Żyd z Mcchety Elizeusz wyruszył do Jerozolimy, by bronić Chrystusa przed sądem Piłata, ale przybył tam dopiero w momencie ukrzyżowania. Nabył od rzymskiego żołnierza szatę Chrystusa i przywiózł ją do Gruzji. W Mcchecie oddał szatę siostrze Sydonii, która otuliwszy się nią zmarła i została w niej pochowana. Na jej grobie wyrósł wielki cedr. Święta Nino poleciła, aby ściąć cedr i na jego miejscu wybudować kościół, ale cedru nie można było usunąć. Dopiero gdy Święta Nino modlitwą przywołała anioła, drzewo uniosło się i budowa została ukończona. Katedra była wielokrotnie odnawiana i przebudowywana. Jej ściany wewnętrzne były pokryte freskami, ale z okazji pobytu cara Mikołaja I w 1830 roku freski pokryto tynkiem. Część z nich udało się spod tynku wydobyć. Grobowiec Sydonii w miejscu legendarnego cedru.